Przed wojną zdarzał się pierwsze maje, na które mnie brano na plecach. Po raz pierwszy w ogóle w rewolucji to ja brałem udział w 37 roku, 36 roku, 37 roku, jak był pogrzeb Kozak. A to pamiętam po prostu tłum, huk, taki przerażający. To jest, trudno mi powiedzieć, bo mi się po prostu to zlało z różnymi pochodami pierwszomajowymi, ale ja mogę powiedzieć, jak to było oczywiście, ale to nie ja to pamiętam. Ja pamiętam takie niesłychane, dzikie, niesamowite napięcie dużego, olbrzymiego pochodu. Kozak to był bezrobotny, którego policjant zastrzelił pod urzędem zatrudnienia. Miał się odbyć jego pogrzeb. I ten pogrzeb, on leżał w kostnicy na Łyczakowie. I z Łyczakowa pogrzeb, i pogrzeb normalnie rozplakatowano, był komitet pogrzebowy. Chyba ojciec mój był w tym komitecie pogrzebowym. Ojciec mój był działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej. Działał w lwowskim OKW, komitecie okręgowym. I z tego tytułu chyba był w tym komitecie. I ja, byliśmy na tym, poszliśmy w to, ojciec, matka i mnie wzięli. Mama mówi, że od razu było ustalone, że mama ze mną zaraz odejdzie. To tylko tyle odprowadzaliśmy ojca tam pod ten pogrzeb, tam pod Łyczaków. No ale tam ojciec mnie miał na rękach, ojciec mnie tak nosił na plecach w ten sposób i tak ze mną chodził. No i szedł, ponieważ tam pertraktacje się odtoczyły ze starostwem w sprawie tego, żeby starostwo chciało, żeby go pochować na cmentarzu łyczakowskim, czyli zaraz kostnicy. Natomiast lud chciał, żeby go pochować na Janowie. Motyw tego brzmiał, to co mówiono w tej sprawie, to mówiono, że chodzi o to, że on nie będzie leżał z burżuazją, bo łyczakowski cmentarz po burżuazji, tam moje dziadki wszystkie leżały i pradziadki, powstańcy styczniowi. Ale, i tam mnie do nich na groby prowadzono, ale na janowskim cmentarzu proletariackim. Nie będzie tu z burżuazją leżał nasz. No to, ale oczywiście szło o to, żeby konduk przeszedł przez całe miasto. To ojciec mnie dał Grochowi, Gabrysiowi, swojemu koledze. Dał mnie i pobiegł. Pobiegł tam do tego załatwiać i w tym miejscu się urwało. Mama myślała, że jest, poszedłem z ojcem, ojciec myślał, że ze mną i wreszcie, kiedy mnie zaczęli szukać, płacz, a to w międzyczasie to ten pochód szedł przez miasto, strzelała do niego policja, atakowano, budowano barykady, paliły się barykady, strzelano z karabinów maszynowych, szarże policji konnej, radio zdobywano, więzienie Brygidki zdobywano. W mieście toczyła się normalna, cały dzień rewolucja, potem zaczęły się olbrzymie, gigantyczne obławy i wsadzanie, kilka tysięcy osób wsadzono wtedy. No na parę dni, ale wsadzono do takich różnych, powiedzielibyśmy dziś, obozów internowania. Otóż zniknął, zginąłem, nie na mnie. Płacz, szukają i wreszcie gdzieś jakieś takiego ogłoszenia na murze znaleźli mnie. Kobieta zobaczyła przez okno, że idzie ten kondukt i facet idzie z dzieckiem na ręku, to mnie wzięła. I to był mój pierwszy udział w rewolucji. I to mi zostało.